Halo, że witajcie, to znowu Ryfek i witam w kolejnym majzaczku, czwartkowy Green Moon. Dodałem jeszcze jeden ten odcinek w tygodniu więcej, żeby nie było, że tylko raz w tygodniu, Isaac, ale jeszcze ze streamami to tych parę podejść jest, ale dzisiaj lecimy Green Moon'a. Kolejny odcinek z Isaaca będzie w sobotę i potem jeszcze streamik w niedzielę, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Na nam, jak dzisiaj tutaj pójdzie i kimś łatwym. Może być Lazarus, szczerze mówiąc. Ten zwykły ma jedno życie? A jak działał ten drugi? Kurde, już nie pamiętam, jak pozmieniali tego Lazarusa. Wiem, że któryś z nich miał drugie życie, tylko... nie pamiętam, który tam się mógł wskrzeszać wielokrotnie? Chyba umieram na pierwszym piętrze już, nie? Nie wiem, zobaczymy. Nie pamiętam. To się opłaca kupić, żeby potem dostać... coiny. Caves, boss item, 2 solo hearty. Tutaj dwie bomby, 2 klucze, też szczerze nie najgorszy deal, tak jak sobie myślę. No ale tak, tu są klucze na przecenie, więc chyba raczej z tego skorzystam. Coś tu ciekawego. Item Gapiego, okej. Dodatkowe życie, znaczy dodatkowe życie. 50% szans na dodatkowe życie. Laka przed speeddown. Też nawet spoko. Dosyć dużo efektów w grze. Bardzo lubi. Dużo efektów w grze, bardzo lubi po prostu mały shot speed. Ale szczerze, większość tych efektów to raczej chyba z Angel Roomu. Dobra, tu specjalnie sobie dodałem obrażenia, żeby mieć ten szlam. Po prostu będzie zdecydowanie łatwiej z przeciwnikami, którzy nas gonią i chodzą po glebie. I jak na złość się nic kompletnie takiego nie trafia. Kurde, balans, powiem wam, miałem tyle znowu tematów do gadania o jakichś głupotach na odcinku i totalnie zapomniałem. Jedna rzecz jedynie, jedną rzecz pamiętam. Informacja, którą przeczytałem wczoraj, ale sobie dzisiaj o tym przypomniałem i bardzo jestem smutny, bo zamykają mi forum PC Laba. Kurde balans, pierwsze takie forum, na którym siedziałem tak naprawdę jakoś dłużej, się udzielałem, czytałem wątki i tak dalej, pomagali mi tam składać kompa, głośniki dobrać jakieś używane ponad dekadę temu. No i zamykają, kurczę balans, to forum za miesiąc padnie i już po prostu tego nie będzie. Kurde, no wypadły te fora z użytku w ogóle, nie? W polskim internecie mi się wydaje. Jak zamkną elektrodę, to już chyba polski internet skończy, mi się wydaje po prostu. Taka skarbnica wiedzy, wszystko to przepadnie. Masakra, masakra, naprawdę bardzo lubiłem te fora. Lepsze to jest jak dla mnie niż te grupy facebookowe i tak dalej, bo przynajmniej po czasie jesteś w stanie jakieś wątki sprzed 10 lat znaleźć i cały czas się dowiedzieć czegoś ciekawego. O kurde, ty, ja zaraz umrę. No tak się totalnie wyluzowałem, a tu nie aż tak łatwo. No dobra, i tak miałem umierać, nie? Ale zanim to... weźmy sobie item. Zobaczymy, co tu ciekawego będzie w drugim treasure roomie. Dobry item, serpencki sik. Solharcik, a wezmę. Jeszcze nie chcę umierać, umrzemy może przy itemie z Devil Roomu. Zobaczę, jakie tam będą itemy. W ogóle na Devil Roomie bym poszedł, jak już tutaj dostałem item Gapiego. To tym bardziej mnie ten Devil Room zaczął interesować. No i... git ma jezon, elegancio. A wracając do forum, kurde, naprawdę ja bardzo lubiłem wszystkiego rodzaju fora. Kiedyś nawet przez też każdy serwer CS1.6 miał swoje forum. Ja pamiętam, że wchodziłem na te fora. Miałem swój ulubiony serwer CS1.6, super hero modem tak zwany. Co prawda wchodziłem na to forum tylko po to, żeby mi dali unbana, bo dawali mi bana za to, że niby cheatuję, bo miałem wersję non-Steam. Ale nie wiedziałem, czym jest Steam. A nie cheatowałem i musiałem screenę tam wysyłać, że nie cheatuję, po prostu byłem taki dobry w podstawówce w tego CS-a. Ale naprawdę, no ten Facebook totalnie te fora mi się wydaje wyparł. Ma swoje plusy na pewno, ale mówię, archiwizacja treści i jakieś uporządkowanie na tych grupach facebookowych, no to leży i kwiczy po prostu. Jakbym chciał coś odkopać sprzed X lat i się dowiedzieć, to się tego po prostu nie dowiem. Na Discorda słyszałem jakieś głosy z forum, że ludzie chcą przejść. No ale to też totalnie nie ma sensu, Discord jest zamknięty, jak tam nie wejdziesz specjalnie, no nie, mówię.
Brakuje mi tego. Na Facebooku to w ogóle też jest głupie, bo w tych grupach to wszyscy muszą się podpisywać imieniem i nazwiskiem. No i jakieś tam to swoje plusy ma, ale wydaje mi się, że więcej to jest minusów. Kiedyś to zawsze jakiś miałeś swój awatar, nick i tak dalej. A teraz tak imieniem i nazwiskiem, nie wiem, kurde. Ja wiem, że to jest takie głupie, co mówię teraz, ale naprawdę powiem wam, że śmierć PC Laba, jak dla mnie, naprawdę bardzo przykra informacja i czuję się, jakby po prostu część internetu, którą znałem z wcześniej, właśnie znikała, nie? Dobra, czy to jest ta postać, która dostaje damage upy za śmierci i ja mam X wskrzeszeń? Wypróbujmy to, bo szczerze nie pamiętam, który Lazarus tak działał. No chyba ten ma to wskrzeszenie co piętro. No tak czy siak, kupmy sobie tutaj kluczy na przecenie, tego Pandora z boxa oleje, 4 klucze nam powinny wystarczyć, lecimy na kolejne piętro. Bardzo fajny item z pierwszego Devil Roomu, pociski penetrujące, damage upik, jak najbardziej gites. I teraz, ja mam 2 życia, tak, czyli ta postać ma te wskrzeszenia. Co, jak tam ta druga działała? Nie pamiętam. Pay to play, bardzo spoko, za jednego coina sobie będę teraz wchodził do pokojów. Tirzapik tutaj do kupienia, też elegancio. HP upa to powinienem wziąć po wskrzeszeniu się, ale to i tak chyba zaczekam do Devil Roomu. Zobaczymy, co tam ciekawego się trafi i z niego po prostu wolałbym raczej umrzeć. W sensie biorąc itemy, nie? Tu na pewno Tirzapik z soulheartami, ale też pod koniec piętra już po wskrzeszeniu się, żeby mieć soulhearty na kolejne piętro. A my na razie sobie lecimy i tutaj jest mega luz, naprawdę. Bardzo dobre efekty mamy. Szlam jest bardzo fajny na grid modzie, mi się wydaje. Dosyć dużo tutaj problemów mi sprawiają, takie mega ciężkie fale z dużą ilością przeciwników, którzy mnie gonią. Szlam się na to przydaje. Pociski penetrujące, no to jest wymarzony efekt na ten tryb. Wydaje mi się, że kosy to też ogólnie też jest zwiększony hitbox na pociskach. Naprawdę mega fajne tutaj efekty nam się potrafiały na przedmioty. A jakbym chciał, to jeszcze mógłbym sobie tak naprawdę tworzyć w tym momencie dodatkowe zdrowie, po prostu dotykając przeciwników, bo mamy jeszcze Serpent Skisa. Elegancio, elegancio. Macie jakąś fazę na YouTubie ostatnio do oglądania? Takie totalnie losowe pytanie. Ja już o tym mówiłem milion razy, ale powiem wam, że znowu mam fazę na oglądanie wiadomości z PRL-u. To jest niesamowite po prostu. Albo w ogóle jakaś historia Polski. Lata między, nie wiem, 70 a 95. Nie wiem dlaczego. Cała ta transformacja. Mega mnie to strasznie ciekawi. Nawet powiem wam ostatnio, jak byliśmy w Empiku z moją narzeczoną. Ona coś tam chciała odebrać. Nie wiem co, jakieś głupoty pewnie znowu. To... poszedłem na dział historia i szukałem książek o PRL-u. Ale nic nie znalazłem ciekawego. Jakieś takie powiem mam te... dział historia to jest w ogóle w Empiku strasznie wygląda, bo podchodzisz i przynajmniej u nas tak to wygląda, że są jakieś dużo małych książeczek i między nimi takie gigantyczne książki z wielkim napisem, na przykład, nie wiem, Hitler, Stalin i coś takiego. Kto tak nazywa książki? Nie wiem, jakieś wariaci. Dobra. Lecimy na pana monstra. No ja tu czekam na elegancki Devil Room. Co ja tutaj ciekawego w tym Devil Roomie mogę zgarnąć? Taka fala, powiem wam, ciężkawa. No tego Black Harcika to ja bym sobie wziął. Nieprzyjemny ten bosik. Jak już wiem, że mam na pewno obrażenia, które otrzymam, to ja rzeczywiście wtedy powinienem na siłę wchodzić w przeciwników. Szansa jest, że dzięki Serpent Skisowi dostanę zamiast tego Black Harta. Druga część przemiany w Gabiego. Bardzo spoko. No i kurde, i tak tu muszę umrzeć. Wezmę sobie tego Blood Oafa. No, muza się skasztaniła. Wychodzimy sobie stąd. Tirzapik. Kolejny Tirzapik. Grzybol byłby fajny. No ale dobra. Całe piętro za nami, lecimy sobie na kolejne. Ja mógłbym sobie używać Liberty Cupa, żeby mieć efekt Magic Mushrooma w pokoju tutaj, jak sobie walczę, ale naprawdę mam na tyle dobre statystyki, że nie ma co chodzić między pokojami. Mógłbym tutaj wychodzić i wchodzić z pokoju non-stop, żeby mówię, wylosował mi się w końcu ten efekt Magic Mushrooma. Kurde, tier delay, ale w dół, niestety.
Bardzo słabo, bardzo słabo. Depresja, całkiem fajny item. Piżamka za 7. No to już tak trochę mniej. Get out of jail free card, bez sensu. No to matchupa bym tu wziął i tyle. No tobie raz oddam zdrowie. Oho. Nie spodziewałem się, ale dziękuję serdecznie, panie Demon Begarze. Dobra mordeczka z pana jest. Kurde, ale w ogóle powiem wam, ostatnio wysyp normalnie Begarów w Skierniewicach jest. Nie wiem, co się dzieje. Przez ostatnie 2 lata nikt mnie nie prosił o pieniądze. A w przeciągu ostatniego miesiąca chyba z 4 żuli do mnie podeszło o pieniądze. Co tu się dzieje? Tydzień, miesiąc żula, populacja żuli zwiększa się. O co chodzi tutaj w ogóle? Nie wiem. A najgorsze jest to, że to wszystkie twarze, które ja kojarzę. Bo to są ci wszyscy eleganccy panowie, którzy siedzieli niedaleko mnie na tej ławeczce legendarnej, której już nie ma, o której wam opowiadałem parę lat temu na odcinkach, jak się darli mi za oknem. I powiem wam, że to jest najgorzej, jak to jest taki żul z okolicy, który cię kojarzy. Okropne uczucie. Oni zazwyczaj jeszcze do mnie podchodzą, jak nie wiem, jak tankuję na stacji na przykład, albo wysiadam, jadę i idę na, jadę na zakupy. I ja powiem wam, że normalnie nigdy nie daję pieniędzy żulom, ale jak jestem przy aucie, to daję, bo się boję, że mi poruszył samochód. Nie wiem, okropne uczucie, naprawdę. Boję się mu nie dać pieniędzy, cześć, o co chodzi. Okropne uczucie. Dobra. Staplera weźmy, damage'a pik. I tutaj tak naprawdę to by było tyle. No i mówię, moglibyśmy sobie tutaj tak wychodzić i wchodzić. Tutaj sam efekt chudego grzyba, czyli mamy lepsze tirsy. No, jak najbardziej opłacalny efekcik. Lecimy tutaj z panem Hancikiem. Ta wersja czarna, szczerze, prostsza niż podstawowa. A przynajmniej mi się tak wydaje. Bo te płomienie nie lecą przez cały ekran, tak jak laser. Więc łatwiej jest to nam uniknąć. No i kurde, no jak ja mam drugie życie, no to to... No oczywista oczywistość! Damoklesik ciach! No i ja bym wziął jeszcze to... Sacrificial Dagger. Tu obrażeń jeszcze nie otrzymałem, więc... nie spadnie mi na łeb ten nóż. To takie średnie bym powiedział. Dobra, całe pięterko. Lecimy sobie na kolejne. I tu już raczej nie umieram i się nie wskrzeszam. Bo nie daj Boże, spadnie mi na łeb ten Damokles po otrzymaniu obrażeń i nie będę miał drugiego życia. A, nie mogę zablokować obrażeń, bo mi to zaczyna na starcie już z obrażeniami. Nie wiem, czy to się liczy do Damoklesa. On się rusza? Rusza się, czyli chyba się liczy. Ale gówno. No nie mu. Karta def, może być, może być. Uuuu, sprinklerek. Okej. Store credit. Kusi go użyć, nie? A kto wie, może przycisk R się trafi. Wtedy będzie trochę bardziej przydatny. Ja bym zaczekał. Jest w ogóle inny item. Oj. Jest inny item oprócz przycisku R, który jest wart więcej niż 15 coinów w sklepie? Co się wiem, że oczywiście na przykład sklepy Angel Roomowe. Może nam tam się wtedy trafić Sacred Heartik i tak dalej. No ale zakładając takie zwykłe sklepy. Boże, ile ty masz zdrowia, byku? Ty, no on jest niezniszczalny. No w końcu padł. Zakładając takie zwykłe sklepy, czy może się trafić item droższy niż 15 coinów? I jak tak, to jaki oprócz przycisku R? No nie wiem. W ogóle może się trafić przycisk... No chyba może. No nie wiem, nie wiem, powiem. W ogóle Damokles też tutaj taki średniawy. On to jest dobry, nie wiem, na Angel Room jak idziemy, bo tam chyba dodatkowy item pojawia. Tutaj rzeczywiście taka średnia przyjemność, bo... No ja po tym piętrze mam ostatnie Devil Roomy. Boże, Devil Roomy. Ostatnie Treasure Roomy. I on tylko do wtedy będzie działał. Jest taki trochę klopsik tutaj. Blaucik, siema, walnij laserkiem, elegancio. Dobra morda jesteś.
Dobra, i od góry ciebie tutaj i powinno być bezpiecznie. Tylko weź mi proszę, nie skacz tu. Takie fajne efekty tego grzyba mam na tobie, byczku. Niech się te pociski pobujają na tobie. No i dobra. Fala devilroomowa. Jak mnie stać tylko na jeden item? Ja na pewno wezmę sprinklera, no. Zdecydowanie lepszy item na ten tryb. W porównaniu do po prostu tirzapa. Szczególnie, że jak się postaram, to ja mogę mieć te tirsy i tak prawie, że maksymalne. Ja myślałem, że był jeden war. Jakbyś mi strasznie długo wyleciał spoza ekranu. Ten drugi, a co tutaj? Technology, o, bardzo ciekawy item jak na ten tryb. Ale szczerze, chyba kosy lepsze. I tak przyciski penetrujące ma, pociski penetrujące mam. No ta, ja bym wziął sobie tutaj małego abadonka. Nie wiem, czy to się liczy jako otrzymanie obrażeń. Chyba nie, chyba mi nie spadnie na łeb, nie? Nie? No i tyle. Chociaż jak mam store credit, to może pozamieniam te. Znowu się muza wyłączyła. Kolejny tier zapik. Tier delay, hive mindzik, kurde. Jakbym był gapim, to ten hive mindzik to jest na wagę złota. Dobra, nie czekam, biorę go, już się raczej przycisk R nie trafi. Habit też nawet spoko. Kolejne piętro, lecimy. O, grzyba zostawiłem, no dobra, trudno. Tak czy siak, tu już mamy kolejne dodatkowe itemy. Mały gzibol. Może być speed up, range up, HP up, ich jak najbardziej. Item gapiego. O. O. A to też ciekawe. Poszedłbym z tym do szczerze classroomu. No? I tam gapiego może. I to podwójnie! Jeszcze 9 żyć! I jeszcze hive minda! Ojej! Ale ja to zrobiłem! Jaki ja jestem mądry! No i super. No i tu już wracamy do sprinklera, więcej nie używam magic skina, żeby mi tam nie wywaliło reszty itemów. Strength jeszcze na walkę z greenem! Nie, no. Proszę pana, no. Ale dobrze, ale dobrze. Wszystko tak jak chciałem, naprawdę. Dzisiaj wszystko po mojej myśli. Podejście z Peglina też było przeeleganckie. Super. Gapim, jesteśmy na high mindzie, to obrażenia nadaje naprawdę potężne. Może powiem wam, nadgarstek mnie nawala dzisiaj. Mi się wydaje, że to od tego, że mega ostatnio dużo gram. Bo te streamy z Factorio strasznie dużo zajmują, to po pierwsze. A po drugie, kurde, miałem problem z tym, już powiem wam, to jest głupi syndrom youtubera. Od dzieciaka, minimum raz w roku, zawsze grałem w Wizardry 8. Moja ukochana gra dzieciństwa, zrobiłem z niej serię na drugim kanale, serdecznie polecam, jak nie widzieliście. Od czasu zrobienia tej serii, czyli już ponad 2 lata, nie grałem ani razu w to Wizardry. Tylko i wyłącznie dlatego, że po nagraniu tego, jakoś mi tak weszło na łeb, że nie potrafiłem w to grać bez nagrywania, bo takie miałem, że jak gram, to powinienem się już tym podzielić z kimś, nie? Tym nagrywaniem. O, a co to robi? Wskrzeszenie się daje nam plus 7,2 damage upa. Nie, no ja się nie będę skrzeszał podczas walki z gridem. Bez przesady. A też nic ciekawego. Plecak. Daj mi, daj jakieś tier zapy. O, quadshoci. I to już fajne. O nie! Widzieliście, co tam było? Nieważne, mam dodaja. Ja zdam na całego. Bania u cygana, dobra. Lecimy dalej. Tu już nie ma dodatkowych itemów, nie ma treasure roomów, ale mamy kartę strength. Nie, no jest taka jazda, powiem wam. Mega łatwo powinno pójść tutaj z bossem. Zmieniamy dalej itemy. Tearsów, tutaj potrzebuję tearsów. Ojojoj, się coś... Nagle magic skin zaczyna trafiać. Tylko raz go użyłem, o co chodzi. No nic, wrócimy, zobaczymy co tam
i jeszcze uda się dostać. O czym mówiłem? A, o tym Wizardry, nie? Że... No nie byłem jakoś w stanie się przekonać do grania w tę grę samemu. Albo na przykład trochę mnie nosi na Vintage Story. Ale też mam takie, że no nie, no jak gram, to powinienem to nagrywać albo streamować. No ale kurczę, no streamowanie, a granie tak solo jednak się różni trochę, nie? Tak gadać 4 godziny do mikrofonu, tłumaczyć co robisz, a po prostu grać się, cieszyć grą. Ale w końcu stwierdziłem, że już nie mogę tak dłużej czekać, ściągnąłem sobie mody do tego Wizardry i po prostu zacząłem grać. Mówię, zmodowanego Wizardry na pewno bym nie nagrywał. Zmodowane Wizardry znam za mało, to jest zbyt skomplikowana gra i zbyt skomplikowane mody, żeby to nagrywać i tłumaczyć. Co to jest za... What the fuck? Rat bombsy. Przytrzymanie bomby do... tego, do szczura to zostaje, czekaj. No i jest szczurobomba i co chodzi? Okej. No, zacząłem sobie grać w Wizardry, bardzo mi się miło gra i właśnie ta gra też, kurczę, jest właśnie wymagająca, jeżeli chodzi o rękę, bo non stop się trzyma wciśnięty przycisk, tak się chodzi po prostu tam w tej grze. Przepraszam. I mówię, może od tego mam problem, muszę tych pompeczek dzisiaj więcej dowalić, żeby mnie ta łapa nie bolała. Dobra, HP upa sobie po prostu już wezmę. Hierofancik, szeriucik. No dobra. Karta Strength. Lecimy na walkę z Gridem. Statystyki i temy mamy naprawdę mega, mega dobre. O, jedna rzecz mi się przypomniała, z takich ciekawszych. Ogarniałem sobie tam dzisiaj... O Jezu, jakie nie mam zdrowia, masakra. Ogarniałem sobie dzisiaj komputer i znalazłem stary folder z muzyką. W sensie... folder, który wziąłem z mojego kompa od rodziców, taki wspólny, który był, nie? No i tam patrzę. Naprawdę są stare piosenki, ale tak z ciekawości zobaczyłem, kiedy te pliki były zmodyfikowane po raz pierwszy, kiedy one były stworzone, nie? Czujecie, że mam folder z muzyką, która była tam zgrywana w styczniu roku 95. Masakra, tam jakieś czerwone gitary, Anna Jantar, nie? I tak dalej. My chyba nie mieliśmy jeszcze kompa w 95. Myśmy mieli komputer chyba w 98 pierwszy kupiony. Mój tata był taki właśnie bardzo komputerowy, więc naprawdę szybko mieliśmy komputer. I zawsze ten komputer w domu był, tak jak kojarzę. Ale... no zgaduję, że wiecie, to jeszcze były czasy przed internetem. Internet to ja miałem w 2006 dopiero. Więc to, że były zmodyfikowane te pliki, zgaduję, że to były zgrywane od kogoś i tak dalej, nie? Dlatego one mają datę na rok 95 i każdy ma inną datę, one były regularnie wszystkie jakoś zgrywane. Mam na przykład też takie normalne piosenki, bardziej nowoczesne, typu, nie wiem, Eminem Without Me. I to normalnie było zgrywane w styczniu 2002, czyli jakoś niedawno po tym, jak to wyszło, nie? I masakra, jaka skarbnica po prostu muzyki i wspomnień. Wszystkie piosenki od 95 do 2008 tam są. No 10, bo tam jeszcze do 10 ja siedziałem, tam czasem jakaś muza jest. Ale aż muszę przelecieć, co tam dokładnie jest, jakie tam hiciory są do przesłuchania. A my lecimy. O Jezus, to jest ten flipujący się. O nie, nienawidzę tej postaci. Ale gówno śmierdzące. To mi nie wiadomo co da. Na drugiej postaci to mi chyba da... ręcz? Tak czy siak to jest gówno. Gówno w dupie, no, oby dało damage. Pff, ręcz, no dobra. Flipek, ciach, tu by dało speeda albo tirsy. Ale chyba speeda, no nie wiem już. Nie ma co kombinować. Kluczyk i idziemy tam. Tu i tam jest? O! A tu bomby nie ma nawet do kupienia, ale gówno. Ty, ale ja mam klucze. Okej. Damage. Na tobie czy na tamtym? No już wezmę na tobie, bez różnicy większej. Oj, tu bomby by się przydały. No, dodatkowy item i to nie najgorszy.
A tutaj takie trochę główienko. O, tak czy siak bym zaczekał i sflipował, żeby nie tracić tych itemów. Lecimy dalej. A drugi flip już powinienem zatrzymać na Devil Room. Zobaczymy, co w tym Devil Roomie wyjdzie. Tam dodatkowe dwa itemy, no to już rzeczywiście może być coś. O kurde. No tą postacią damage naprawdę fajny. Tą tamtą pierwszą średniawka. Najgorsze jest to, że strasznie dużo czasu zajmuje sam flip. I podczas tego flipa nie jestem w stanie strzelać. Denerwujące to jest, jak nie wiem co. I tą postacią będę musiał wejść na kolce, jak chcę tutaj mieć maksymalną ilość flipów. No dobra, tu muszę być w gotowości, bo równie dobrze może się trafić fala z troll bombami. I tu nic już nie ogarnę. Dobra, mamy flipa gotowego. No ja chyba nie dostanę tych itemów tam za kamieniami. Zmieniać tutaj sklep tylko po to, żeby tam się dostać? Ale fajny item ogólnie. No, spróbujmy. O jest. No jest bomba. Czyli ja tutaj dostanę tylko Spider-Moda. Bo flipa musimy zużyć już teraz. Bierzemy sobie Infestation. Rolujemy, bierzemy sobie Little Chuba. No jest bardzo spoko akurat na tę postać. Jej się przyda jakiś dodatkowy damage. Little Chubby tutaj na pewno pomoże trochę z tym damage'em na zwykłym Lazarusie. No, chociaż na tym trybie to... No dupy nie urywa ten Little Chubby, powiem wam. Ojejciu, jejciu. Najlepiej byłoby, wiecie co dostać. Brimstone'a do sflipowania na Mam's Knife'a. Jeden miałby Brimstone'a, drugi miałby Mam's Knife'a. No i zarobiście by było. Najgorzej teraz, że ta postać ma beznadziejnie zdrowie ustawione. Mam nadzieję, że nie będę nią. Czekaj, raz mi sflipuje tak. Dobra, wrócimy do zwykłego Lazarusa na Devil Room. I bardzo dobrze, bo jakby było inaczej, no ja nie miałbym po prostu tutaj zdrowia, żeby wziąć jakikolwiek item za pomocą tego wskrzeszonego Lazarusa. No, tutaj masakra by była pod tym względem. Kurde, jak mnie te łapy bolą dzisiaj, no. Za dużo grania Wizardry. Ja miałem fazę ostatnio, jak się źle czułem w poniedziałek, chyba w poniedziałek nie było odcinka, czy we wtorek, już nie pamiętam. O Jezu, ale tam zdychałem. Ale miałem taki dzień, że no mówię, nic nie robię, nic nie nagram. Siadałem nawet do nagrywania Brutato, ale po 5 minutach stwierdziłem, nie, to nie ma sensu. Siedziałem i albo grałem w Wizardry, albo oglądałem w ogóle anime. Wziąłem za oglądanie Dragon Balla Super na nowo, nie mam pojęcia dlaczego, ale bardzo przyjemnie mi się to ogląda po raz kolejny. I o dziwo, oglądam to zupełnie inaczej niż zazwyczaj oglądałem Dragon Balla. Bo zazwyczaj Dragon Ballu mnie interesowało walki jakieś i tak dalej. A teraz bardziej ten aspekt familijny i powiem wam, że ja wiem, już to oglądałem, wiem jak się te walki skończą, więc walki przewijam, a oglądam tylko te jakieś śmieszne momenty między postaciami. Każdy moment z Beerusem to jest mój ulubiony chyba po prostu. Uwielbiam tę postać naprawdę. Wokół tego cały mój fan z oglądania tej najnowszej części Dragon Balla. Ciekawe, znaczy najnowszej, wiem, że teraz to Daima wyszło, ale za to się jeszcze nie brałem. Dobra, idziemy tutaj. No, fajne oba itemy, ale trzeba przyznać, że ten jest jednak zdecydowanie lepszy. Bardzo fajny familiar też tutaj, Rotten Baby. No, itemy naprawdę superowe dla obu postaci. Ja tutaj nic nie biorę. Mogę sobie zmienić te itemy. Znaczy, kurde, dobra, wezmę tę bombę. Spider Mod tutaj za darmochę, a bomba i tak się zwróci na później, nie? Więc... chyba worth it. Do Kersumu nie idziemy, nie mam zdrowia. HP upik jakiś by się przydał. No dobra, no. Nie jest źle. Nie jest źle. Kolejne pięterko. No i teraz jakoś fajnie byłoby ich ustawić, żeby znowu ten z czerwonymi serduszkami szedł do Devil Room, ale z drugiej strony ja tutaj i tak nie mam nic. O kurde, oba fajne itemy. A ja flipa nie mam.
Jest bateryjka może? Jest bateryjka, okej. Ja bym od razu ją użył. HP up na tobie, to tu. I generator soul heartów. HP up na tobie? Tak, bo ciebie bym wziął pod devil roomy. Flipujemy i tobie w ogóle damage się przyda. Speed jeszcze ten ma gorszy? No nie, no tutaj decyzja bardzo prosta. Czy z kolejnym flipem czekam? Chyba tak. Chciałbym mieć wcześniej już ten generator soul heartów. Sack of sucks. No czasami może dać torbę, spoko. Dobra, zaczekam z tym kolejnym ładunkiem, już nie marnujmy tutaj pieniędzy. O Jezu, ja mam jeszcze te pociski penetrujące przecież, no tak, ale to dobrze działa. No i tutaj Rotten Baby też genialne. Tylko teraz bardziej jeszcze zwiększyć damage na tym wskrzeszonym Lazarusie i będzie życie jak w Madrycie. No dobra, i tu blokujemy falę, no niestety, znowu na tym. Oj, 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 oj. Oj, się zrobiło niebezpiecznie, powiem wam. Quincy mogą być, flipujemy. Ciach, Fortune Cookie używany tutaj. Nie ma Soul Hearta. Hierofancik, świetnie. Dobra, no to się zmienimy i ja od razu biorę jednego Soul Hearta. Tak jest. Dobra, jest Soul Hearcik, ja już tu nie padam na strzała. I czemu wziąłem jednego? Bo druga postać będzie miała teraz. O! Devil może być. Druga postać będzie miała teraz możliwość wzięcia itemu za dwa czerwone serduszka i nadal przeżyje. W Devil Roomie mam na myśli. Ej, Quincy się odświeżają tutaj, jak flipuje postać. O! Ty, zaskakująco dobry efekt nawet. Go directly to jail. Ej, jak? O co chodzi? Co ja, Budda jestem? Dajcie mi spokój. Co dzisiaj w ogóle jest? Czwartek? Ja wczoraj grałem w Factorio? No, kurde, ale powiem wam, w końcu dotarliśmy do tego kontentu z DLC-ka i się wydaje być naprawdę fajny. Taką mam fazę na graniu w Factorio. Tak bym chciał grać prywatnie teraz w Factorio w wolnym czasie, ale specjalnie się wstrzymuję, nic nie gram. Tylko żeby być jak najbardziej nakręconym na granie na streamach, nie? Ajajaj, ajajaj. Postaram się nie otrzymać obrażeń. Ciężki bosik. Dobra, już jesteśmy bezpieczni, a ja mam wystarczająco zdrowia. Nie mam wystarczająco zdrowia, żeby wziąć item. Mam wystarczająco zdrowia. Druga część przemiany w conjoint. Nawet mnie to kusi. Ja bym zrobił tak. Ja bym zrobił tak. Ciach. I na tej postaci mamy drugą część przemiany w conjoint. A przepraszam, trzecią. Co? A co tu jest conjoint? No Rotten Baby, Demon Baby, co torba? What the fuck? Nie wiem, ale spoko. Na porządek kolejnego piętra ładunek wydaje mi się przyda. Tutaj totalnie nic, jeżeli chodzi o itemy. Nadal nic. Soul Heart jakiś, powiem wam, nawet bym kupił, jakby były teraz. Ty masz Quincy? Ty masz Quincy. Normalnie to jest lepszy item. Ale powiem wam, że Quincy, Rotten Baby, Demon Baby. No, wydaje mi się, że BFF na tej postaci naprawdę tutaj może się przydać. Dobra, mamy flipa gotowego. Idziemy na kolejne pięterko, zobaczmy co tu się ciekawego trafi i jazda, nie? No myślałem, że idzie, będzie tą postacią szło zdecydowanie gorzej, a naprawdę jest znośnie. O, Abel to też jest część przemiany w conjoint, akurat na drugą postać. Tirzapik na ciebie jak najbardziej. Ale zacząłbym od tego. Samson's Chain. Flipujemy. To jest która część przemiany w conjoint dla ciebie? Druga. Na tej postaci przemiana w conjoint w ogóle też ma bardzo dużo znaczenia, bo mamy pociski samonaprowadzające. No tylko teraz będzie trzeba się zamienić tutaj kolejnością, czyli falę trzeba będzie blokować na otrzymanych obrażeniach, niestety. No bo tak, na tej postaci wolałbym mieć, chociaż tak naprawdę na tej wolałbym mieć tirsy, a na tamtej damage, na muszce. No dobra, zastanowię się co tu jeszcze zrobić.
Na razie lecimy dalej. Mój generator Soul Heartów na razie wygenerował Soul Hearta w najmniej przewidywalny sposób. A co się stanie, jak zostaną te familiary, a ja już nie będę miał BFF-a? Zmniejszają się! Okej, śmiesznie. Ale te porady, powiem wam, gigantycznie zasłaniają tutaj ekran. Niezbyt dobrze to działa. Judgment? Totalnie bez sens. Jezu, tu jest tak dużo pocisków, tak dużo tych familiarów. Średnio mi się to podoba. O kurde, ja miałem blokować falę. No już za późno. Oj, 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 dałem dupy strasznie, szczególnie, że są tak dobre itemy w Treasure Roomie. Ile tu jest tych familiarów? Co tu się dzieje w ogóle? Dobra, no lecimy na Devil Room. Ajajaj, ajajaj, totalnie nie wiem, co mnie bije. Ja nic tu nie widzę. Tragiczne są te Queensy, zmieniam zdanie, nie chcę ich. Okropne są. Nie mam zdrowia nawet na Devil Room. Chyba, że to będzie 9 żyć. No nie odpalamy tego Devil Roomu, nie, nie. Tracisz tyle familiarów na bossa teraz? Trudno. Nawet maszyny do zmiany przedmiotów nie ma. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. No dobra, szczerze, nie będę kombinował. Wrócę tutaj po tamtej fali. Bo Devil Roomu wejdę, ale no raczej z ciekawości po prostu. Chociaż ja nie wiem, że ja to przeżyję. Ciężkawy bosik. Wysadź mi tego typa, ty. Weź tam strzel tutaj, byczku. Mógłby strzelić, nie? W tego Begara i go wysadzić. Nie, jestem debilem. No to strzelił w Begara. Co ja w ogóle zrobiłem? Ty, spojrzałem w prawo na ekran, czy się nagrywa? Ale jestem głupi. Boże, takie dobre podejście. No już miałem to wygrane przecież. Ale dupy. No cóż, no cóż. Nie wyszło dzisiaj, nie wyszło. Ale chociaż pierwsze podejście było bardzo dobre. Co ja bym odwalił tutaj? Oj, 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 dobra. Zmieniam scenę, mi się pisie, widzimy się na Izacle i dzisiaj jeszcze dodatkowo na... Nie pamiętam, jak to się nazywa, ale to coś, że grupujemy itemy w 4, Z2. Siema, siema, witam na Izacle. Kochani widzowie. Co tu było? Raw Liver był, a dzisiaj będzie może Magic Mushroom. Niestety nie. Pasywny, zawsze odblokowany item room. No to Gemini. Na pewno nie czerwony, od razu mogę założyć, jeżeli to będzie tylko item room. A na pewno, dobra, nie czerwono, nie biały, czyli nie Ultra Secret Room. Black albo Blue. No to może Duality, czy to item z Angel Devil Roomu? Nie. Jest Black, ale nie White, czyli to był czarny, nie niebieski. Czarno jakiś item, no to teraz Eve's Mascara. Czy to jest item tylko czarny? Item jakości 3, nie tylko czarny, z item roomu, nic na razie nie trafiłem. Status efekt nakłada, item jakości 3. Czarny jakiś, nie z Rebirth'a, nie z Flash'a, nie z Afterbirth Plus'a. Little Horn. Contact damage, status efekt, Tears, on jest cały czarny, no tak. O, ciekawe. Czarny efekt, status efekt i jedna rzecz. Zgaduję, że jakiś startup. Item room, ale nie tylko. A ty może, no właśnie. Secret room, sklep. Sklep to nie sądzę. Ale secret room? No walka z bossem też nie sądzę. Curse room, demon beggar, devil room. Ajajaj. Ty, ja myślałem, że on jest z item roomu. Serio? No dobra. Secret Room. Black Lotus. To na pewno nie ten item. Black Purple. Nie jest Secret Room.
To jakaś z dupy pulatą musi być. Bo to nie jest ani Devil Room, ani Angel Room, ani Secret Room, ani Curse Room. Z czapy pula, jakaś maszyna, coś w tym stylu. Oj, 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 oj. Ciężko będzie. Nie damage stat, nie tier stat, nie shot speed stat. X maskara tu jest fajna do wykluczania tych statystyk, szczerze mówiąc. Jakoś 3. Zgaduję, że w miarę nowy to może być item. Ty, a knockout dropsy? Mają czarny w sobie. Ale czerwony nie może już być. Kurde. Status efekt, jedna rzecz. Nie mam pojęcia. Spróbuję jeszcze sklep. No ale kurde, no. No to nie jest sklep, nie żółty. Lodestone? Lodestone chyba. Status efekt Tirsy, Crane Game, kurde, no naprawdę. Dodanie tego już mi totalnie wywala pulę item roomu, nie? Nie wiem, czy to jest tylko item room. Bardzo utrudnia, a strasznie dużo itemów w ogóle jest w tym Crane Game, Beggar i tak dalej, i tak dalej. No dobra, a ja teraz bang! Update. O. Nie wiem, o co chodzi. Jak nie widzieliście na streamie, czym jest Isaac Connect? Mamy 16 przedmiotów tutaj i one są w jakiś sposób pogrupowane w 4. 4 grupy po 4 itemy. Totalnie losowo potrafią być czasami pogrupowane, ale spróbujmy je pogrupować. Chciałem już tutaj lecieć itemami z Angel Roomu. Ale trochę ich tutaj jest. To jest z Angel Roomu, to jest z Angel Roomu. Nie. To jest item unikatowy. Aktywny. To jest item aktywny. To jest item aktywny. I to jest item aktywny. Też nie. Kurde. Jak to grupować? No tutaj są tak z dupy czasami grupy, że to jest w ogóle masakra, nie? Item niebieski, item niebieski. Albo dobra, coś z Secret Roomem. Coś z Secret Roomem. Coś z dodatkowymi pokojami, coś z Secret Roomem. A, itemy, które pokazują albo otwierają Secret Roomy. Okej. Czyli już jedną grupę mamy. No to teraz tutaj. I ten biały, i ten biały, i ten biały, i ten biały, to też jest białe. Ciężko. To może zablokować obrażenia. No i tyle. Do czego tu połączyć Kibama? Może coś z kluczem? To jest klucz, to jest klucz? I tyle mi się tutaj łączy kluczowo. To daje latanie, to daje latanie, to daje latanie. No i tyle. No i tyle. Kurde. No powiem wam, ciężko, ciężko. Totalnie nie wiem. Totalnie nie mam pomysłu. Polosuję tutaj, może coś zgadnę. Boże, pół odcinka to będzie zgadywanie tego, mi się wydaje. Był krótki odcinek z Isaaca, a długi zgadywanie z Isaaca. Dobra. To wpływa na ręcz. To wpływa na ręcz. To chyba też. No to nie wiem. A jakoś mi się nie łączy. Z czym Holy Lighta bym złączył? To daje lasery z nieba, to daje lasery z nieba, to... O! To daje lasery z nieba! No tu musi być coś czwartego. A to też pojawia laser z nieba może?
Nie wiedziałem, że Breath of Light to robi, ale tylko to mi pasowało. Itemy, które pojawiałem, lasery z nieba. Okej. No teraz tutaj, dwie grupy jeszcze trzeba zrobić. Ten Pandora's Box to jest z czapy. Item aktywny jednorazowy, niebieski, który... Nie wiadomo, co tu robi tak naprawdę. Mogę otrzymać z niego znajdźki. Od niego mogę otrzymać znajdźki, tak samo ten Kibam. Te dwa itemy mi się totalnie nie łączą, więc od nich bym zaczął coś łączyć z nimi. Bo one będą najtrudniejsze chyba. To daj latanie, to daj latanie. No tu już mega ciężko. Co tu wykminić? Jak tu połączyć te itemy? Dead Onion, Dead Dove, Spirit of the Night. W nazwie mam Dead. To się może łączyć ogólnie tak też, bo to jest głupie. To niby martwa tkanka, nie wiem. I to cię zabija, nie wiem. Almost. Czyli... Może to? Jak by to się łączyło? Nie mam pojęcia. Ryzyk fizyk? Aj! Kto pamięta takie rzeczy odblokowane przez Lazarusa? Itemy, które dają Spectral Tearsy. A bez kitu! Zapomniałem, że Continuum daje Spectral Tearsy. Rzeczywiście. Odblokowany przez Lazarusa. Kto to kojarzy? Kto to kojarzy? 3 lost streak, nice. No dobra, nie poszło najgorzej. Polecam was serdecznie, isaconnect.com. Też możecie sobie tutaj zgadywać. Bardzo wam dziękuję, mi się pisze za oglądanie dzisiejszego odcinka. Kolejny Isaczek w sobotę, już normalne podejścia. No i oczywiście w niedzielę na streamie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć, pa pa.